Mam cztery minuty równe, czy ja zdążę? Nie wiem, najwyżej, w, najwyżej połowę przeczytam. W świątecznym nastroju witam. Poradzi ktoś jak to ogarnąć. Ten cały cyrk przedświąteczny. A tak, tak, bo to już tuż, tuż i święta. Zresztą nie trzeba patrzeć w kalendarz, żeby sobie to uświadomić. Wystarczy spojrzeć na ulice korki, jakich świat nie widział, we wszystkie możliwe strony do tego wszystkiego udziela się przedświąteczny nastrój, który to wręcz eksploduje podczas stania w korkach i kolejkach, które są niemalże wszędzie, nawet w kościołach do konfesjonału. Wszak Polacy to religijny naród deklaruje to 92% społeczeństwa. Zapewne też te około 90% narodu wigilię weźmie do ręki opłatek i będzie sobie składać życzenia i życząc sobie m.in. radości, miłości, uśmiechu, życzliwości, zdrowia i bezpieczeństwa. A czy przypadkiem? To nie od nas samych zależy, żeby te życzenia się spełniły. Pokaz, pokaż życzliwość, zrób coś, żeby ktoś się uśmiechnął. Pomóż może komuś niewprawionemu zaparkować lub w, wyjechać z ciasnego miejsca. Zrób może miejsce w autobusie, albo zamiast nagrywać na telefon, jak ktoś męczy się z korkiem od baku na stacji paliw, to podejdź i pomóż. Panie waltku. Brawo. A nadchodzi pora, gdzie o takie sytuacje będzie łatwiej. Zima to zamarznięte akumulatory, to zaspy, to też życzliwi operatorzy płogów, którzy potrafią zorganizować nam rozgrzewkę przed ruszeniem z miejsca. Wierzę, że to tak przypadkiem. A to naprawdę przyjemne uczucie sprawić komuś przyjemność, pomóc w czymś. Ja to wręcz wypatruję takich sytuacji i nie ukrywam, że z dobrym skutkiem. O tym, jak ostatnio wyciągnąłem z rowu auto, to opowiadałem, a jakiś czas temu, widząc na poboczu, szamoczącą się z rowerem starszą panią, zatrzymałem się i pomogłem. Chodziło o wciągnięte między zabadkę a łańcuch spodni. Nie. O kilku sytuacjach związanych z pchnięciem z drogi unieruchomionego pojazdu nawet nie wspominam. Kiedyś jadąc na grzyby, podwiozłem na stację paliw i z powrotem człowieka, któremu zabrakło paliwa. A raz, oto ciekawa zarazem głupie z mojej strony, włamałem się do busa pewnego Ukraińca, oczywiście na jego prośbę, bo zatrzasnął sobie kluczyki, przynajmniej tak twierdził. Mam nadzieję, że to był, był pusty tego, tego pana właśnie. Nie zmyślam, po prostu sprintery solidnym przebiegiem mają tak wyrobione zużyte kluczyki wkładki zamków, że przy odrobinie determinacji i wprawy można otworzyć inny swoim kluczykiem. No a teraz poluję na pewnego ciemnego Passata B6 z białym dachem, nie od śniegu biały. Chcę mu pomóc wymienić przepaloną żarówkę w przednim reflektorze, bo jeździ już tak po mojej okolicy od miesiąca. Mijam się z nim codziennie rano około godziny 6. Mam przygotowaną, bo to zwykłe reflektory, nie ksenony, Czyli raptem 15 zł i około 5 minut pracy. I to, swoją drogą, ciekawe, jak wiele osób nie przywiązuje wagi do rzeczy, które mają bezpośredni wpływ na nasze i inne bezpieczeństwo. Niemalże codziennie widzę auta, w których świeci tylko jedno światło, stop. O zgrozo tylko to trzecie, pewnie dlatego, że tam są diody, nie żarówki i się nie przepalają. I temat co powraca co roku po opadach śniegu zasypane niewidoczne reflektory i lampy. No i jak możemy komuś życzyć bezpieczeństwa, kiedy sami narażamy ich swoim niedbalstwem i lenistwem? Kłania się obsługa codzienna, w skrócie OC. Każdy kto posiada uprawnienia na choćby wózki jezdniowe wie o czym mowa, czyli codzienne sprawdzenie stanu technicznego urządzenia. A wózki z małymi wyjątkami nie mogą się poruszać po drogach publicznych, ale i tak muszą być sprawne w 100%. A auto kto sprawdza przed wyruszeniem? Pewnie Pewnie nikt, bo byleby było okienko niczym w ciągu do obserwacji drogi do przodu, ostatnio właśnie biłam się w piersi, bo ja tak robię i ogień na tłoki. No to może od tego roku yy, za życzeniami pójdą czyny. Byłoby super. Kończąc życzę wszystkim zdrowych, spokojnych, przeżytych w ciepłej atmosferze. Świąt Bożego Narodzenia. Waldek, czyli pan Waldemar Warhoł. Dziękujemy serdecznie. Wszystkiego dobrego panie Waldku. Zdążyłam ów.